14 lutego dokończenie tematu sądu. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. 2 rozdział, 16 werset. Paweł kończy tym tekstem rozważania o sądzie. Rozpoczął je w Rzymian 1:32, gdzie stwierdził, że ci, którzy są świadomymi grzesznikami, zasługują na śmierć. To znaczy dobrzy ludzie, nie popełniający wielkich grzechów, i ludzie religijni, w tym wypadku Żydzi, nie martwili się zbytnio sądem. Wszyscy zgadzali się, że wyrok śmierci w przypadku zatwardziałych grzeszników jest sprawiedliwy. Ale dalej apostoł podaje, że ci dobrzy i religijni ludzie także podlegają sądowi. Sprawę tę wyjaśnia w kolejnych 15 wersetach. Zaś w Rzymian 2,16 stwierdza, będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Co Paweł miał na myśli? Z kontekstu wynika 2:1-15, że każdy będzie sądzony bezstronnie. Bóg osądzi każdego człowieka stosownie do znajomości prawa. W przypadku Żydów będzie brana pod uwagę ich wierność wobec objawionego im przez Boga zakonu, a w przypadku pogan ich wierność wobec sumienia jako źródła częściowego objawienia. Nie możemy zapominać tego, że Paweł napisał w 13 wersecie: ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Sama znajomość prawa jest niewystarczająca. Ci, którzy zostaną zbawieni, to ludzie kroczący Bożą drogą. To znów sprowadza nas do Rzymian 2:6 i zasady, że Bóg odda każdemu według uczynków jego. Paweł dobrze rozumiał kwestię sądu Bożego. Wszyscy ludzie muszą przed nim stanąć, a Bóg także sądzić będzie ukryte sprawy. Według Boga wszyscy ludzie są winni, zarówno Żydzi, jak i poganie. Rozważenie apostoła nie kończy się na samym sądzie. To, co chce podkreślić, to dobra wieść o zbawieniu w Chrystusie za darmo. Paweł zwraca uwagę, że na sądzie zostanie wykazana słabość i wina każdego człowieka. Rozwija prawdę o powszechnym potępieniu, aby każdy człowiek mógł odczuć wielką potrzebę Ewangelii. Wskazuje na coś, co jest ponad winą i potępieniem, na zbawienie w Chrystusie. Dziękuję.